ukochani przez Pana Jezusa, siostry i bracia. W poniedziałek, gdy żegnaliśmy obraz jasnogórski, nie ukrywałem moich emocji, moich przemyśleń, też mojego wcześniejszego sceptycyzmu, ale też dzieliłem się tą taką duchową radością. Mam nadzieję, że nie naiwną, czyli radością, która oczekuje takich realnych owoców tych dni, które już mamy za sobą. Czasami Pismo Święte podaje liczby. Na przykład słyszeliśmy parę tygodni temu, słuchając tej samej Ewangelii co dzisiaj, bo to jest kolejny fragment z 6 rozdziału, 4 Ewangelii, że tyle było osób zgromadzonych na kazaniu Pana Jezusa, którzy widzieli cud rozmnożenia chleba, że naliczyliśmy 5000 samych mężczyzn bez liczenia kobiet i dzieci. No więc jeżeli Biblia czasami nam taki aspekt matematyczny podaje, no to również matematyka w naszej parafii ostatnich dni jest bardzo budująca. Na samej mszy świętej nawiedzenia było ponad 600 osób, a licząc i porównując to do statystyki naszej parafii, gdzie oficjalnie mieszka 1100 osób, a wiemy, że też wiele osób jest tutaj zaadresowanych, a mieszkają gdzieś indziej, no to możemy wszyscy mówić, no to jest bardzo pokrzepiające. Jak tak liczyliśmy dalej uczestników kolejnych nabożeństw, bez osób przychodzących indywidualnie na czuwanie, to wyszła liczba w ciągu niecałej doby prawie 2000 ludzi. Oczywiście, że niektóre osoby się powtarzały, ale to jest pokrzepiające. I możemy być w pewnej radości czy euforii i mówić: Boże, dzięki. Natomiast siostry i bracia, w tym wszystkim po paru dniach słyszymy Ewangelię, która daje nam dzisiaj pewną gorycz, która w tę radość wkłada jak kij włożony w mrowisko swoje własne przemyślenia. Bo przecież słyszymy dzisiaj, siostry i bracia, że wielu od Pana Jezusa odeszło. Ja przypomnę, że Pan Jezus bardzo mądrze konstruował instytucję pierwotnego Kościoła. Najpierw przy nim było 12, zazwyczaj nazywamy ich apostołami. Później było otoczenie uczniów, oficjalnie było ich 70-72 i jeszcze pozostali uczniowie uczniów, no i wierni, o których parę minut temu też wspomniałem, którzy byli obecni na przykład przy rozmnożeniu chleba. A jeszcze Pan Jezus tak budował Kościół, żeby on się trzymał na opoce, czyli świętym Piotrze, że z tej 12 wybrał 3, którzy byli najczęściej przy nim, a z tej 3 tego 1. I Ewangelia dzisiaj mówi, że ci, którzy byli bardzo blisko Pana Jezusa, czyli ci, którzy byli uczniami naszego Mistrza z Nazaretu, czyli to są osoby, które słyszały najwięcej kazań, do których najwięcej razy zwracał się Jezus Chrystus, to są osoby, które widziały najwięcej cudów i uzdrowień, a jednak dzisiaj w Ewangelii mówią, słuchając Jezusa Chrystusa, Jego szczególnie kazania o Eucharystii, gdzie mówi: ja jestem chlebem żywym. Patrzą na tego, za którym chodzą już ponad 2 lata i mówią, ja teraz parafrazuję te słowa, powiem to moimi słowami. Co on wygaduje? W ogóle tego się słuchać nie da. No do tej pory rzeczywiście byliśmy nim zachwyceni. Ale teraz to jest aż wstyd za nim chodzić. Ciekawostką jest to, że w rozdziale 6, który słyszeliśmy, w wersecie 66, który to dzisiaj słyszeliśmy, znów jakbyśmy matematycznie napisali, to wychodzi nam liczba 666. A to jest liczba, która w Apokalipsie według świętego Jana bardzo często przypisywana jest szatanowi. I w tymże wersecie ewangelista Jan pisze spostrzeżenie i bardzo wielu wówczas odeszło od Jezusa. Pan Jezus to widzi i zwraca się do apostołów. Też chcecie odejść? Ja was nie trzymam. Możecie.
Czy mogły się zdarzyć Panu Jezusowi takie osoby, które zaczęły mu radzić? Albo nawet szantażować, mówiąc mu, jak takie wujki, dobra rada. No, czy ty nie widzisz, co się dzieje? Zobacz, ile wysiłku włożyłeś w to, żeby za tobą tłumy ciągnęły. Przecież ci zależy na zbawieniu każdego człowieka. No, zareaguj, no słuchaj, no zobacz. No, zaczynają się ciebie wstydzić. Odwracają się od ciebie plecami. Zaraz mogą nawet apostołowie od ciebie odejść. No, nie przesadzasz w swoich kazaniach, a może rzeczywiście się rozpędziłeś. No, spróbuj zagłaskać tych ludzi, żeby nie uciekali od ciebie. No, przynajmniej, żeby ci, którzy już są, żeby od ciebie nie odeszli. Nie masz na uwadze swoich kolejnych zwolenników? Na nich tobie nie zależy? Przecież mówiłeś o życiu wiecznym, że chcesz przygarnąć każdą owieczkę. Niedawno powiedziałeś przypowieść o tym, jak idziesz za zabłąkaną owieczką, a ty stoisz w miejscu i co? No jak co? I żadnego słowa nie zmieniam. Jeżeli chcesz odejść, Piotrze, Jakubie, Filipie, ty też odejdź. Mam wrażenie, siostry i bracia, że dzisiaj nawet już w kościele XXI wieku znalazłoby się mnóstwo duchownych, a ja powiem nawet nie w taki oto sposób, tylko skonstruuję to zdanie inaczej. Jestem przekonany, że wielu duchownych dzisiaj w kościele, widząc, jak różni ludzie odchodzą od kościoła, próbują tych ludzi zatrzymać w kościele sposobami nie Jezusa Chrystusa. To znaczy, Panie Jezu, może już sobie daruj mówienie o tych przykazaniach. No już przestań przypominać o tym niewygodnym twoim prawie. Jakbyś tę poprzeczkę nieco obniżył, złagodził swoje wymagania. Zobaczysz, że ci ludzie zostaną, siostry i bracia. I przecież tak się dzieje dzisiaj w kościele. Za cenę tego, żeby ludzie nie odchodzili, rezygnuje się z głoszenia Słowa Bożego. Czasami, żeby msza święta nie odciągała, robi się z niej widowisko, spektakl, nie boję się takiego słowa użyć, jakiś cyrk, żeby tylko było nam przyjemnie. A Pan Jezus mówi, to nie jest głoszenie mojego słowa. Bo wszyscy ci, którzy będą prawdziwie głosić Słowo Boże, doświadczą tego, jak tłumy za nimi idą, ale w pewnym momencie nastąpi kryzys, jak dzisiaj w Ewangelii Jana w rozdziale 6. Bo w pewnym momencie nawet ci, którzy oklaskiwali ciebie, nawet ci, którzy bili tobie brawo i mówili, no jesteś złotousty, będą musieli być dotknięci niewygodną prawdą o nich samych. I wówczas rozgrywać się będzie w nich walka, czy tę prawdę przyjąć, czy odrzucić. Wielu ode mnie odeszło, ale ja prawdy nie zmienię, ja jej nie anuluję. Jestem przekonany, siostry i bracia, że to jest jedyna droga dla Kościoła i dzisiaj. Że Jezus nie chce słuchać tych fałszywych doradców, fałszywych przyjaciół, którzy chcą pozmieniać kościoły w domy kultury, w jakieś centra rozrywki, którzy błaznują, odprawiając mszę świętą i którzy zachowują się tak, jakby już nie wierzyli w Słowo Boże, a szczególnie w Najświętszy Sakrament, gdzie się Najświętszego Pana rozdaje tak, jakby to były jakieś słodycze, które może wziąć każdy, bo dzisiaj nikt już grzechu nie ma. A Jezus mówi, ta droga jest króciutka i prowadzi do przepaści. Za chwilę ci, których przyciągnęliście innym sposobem niż Bożym, bo się baliście, że zostaniecie sami, za chwilę ci będą deptać wartości. A jak zaczniesz głosić Słowo Boże, oberwiesz. Może zostaniesz sam, a ja na Golgocie ilu miałem pod krzyżem? Piotr, ty dzisiaj powiedziałeś, no do kogo pójdziemy, Panie? Ty masz słowa życia wiecznego. A gdzie był Piotr na Golgocie? Też go nie było. Ten, kto naprawdę głosi Słowo Boże i ten kapłan, któremu naprawdę zależy na zbawieniu, musi być świadomy, że może być taki moment, że wszyscy odejdą. Ja też jestem świadomy własnej grzeszności.
Gdybym miał mówić Słowo Boże i je wypowiadać tylko w momentach, w których czuję świętość własną, to bym nigdy na tej ambonie nie stanął. Nigdy. Czuję własną kruchość, głupotę, nienawidzę własnego grzechu, wymiotuję częstymi spowiedziami, ale wracam do nich, bo chcę być blisko Pana. I głoszę Słowo Boże. Pamiętacie, paręnaście miesięcy temu pierwszy raz zacytowałem Jana Wianeya i ojca Pio, bo podobne zdania wypowiedzieli. Ojciec Pio jest w relikwiarzu na krzyżu postawionym na ołtarzu. Oni powiedzieli bardzo mądrze: wolę pusty kościół niż wypełniony diabłami. To znaczy wolę nawet jakby nikogo nie było, niż jakby był kościół wypełniony tymi, którzy przyszli, chociaż nie lubią Jezusa Chrystusa, nie kochają Go i nie chcą przestrzegać Jego słów. Bo zasada jest taka, siostry i bracie, tam, gdzie się, szczególnie duchowni, nie lękają głosić Słowa Bożego, tam przychodzi pęknięcie. Tacy duchowni mają swoich wrogów, często nielogicznych, bezmyślnych, oby się nawrócili. Ale po jakimś czasie ci, którzy odeszli, widzą, że ci, którzy zostali, oni zostali naprawdę dla Jezusa. I wielu później ma refleksję. Ha, oni tam są, bo naprawdę wierzą w Boga. I nie zdeptali tych wartości, które wyznają. A tam, gdzie się je depta, tam przez moment jest popularność i masa ludzi. Ale po chwili nawet tam nie ma Jezusa. Amen.